Czy wiecie, gdzie znajduje się podziemna kaplica, przez którą przejeżdża pociąg oraz gdzie pod ziemią można popływać łodzią? Odpowiedź już wkrótce w naszym programie. Przy okazji dowiemy się także, co motyle pingwiniaste z Madagaskaru mają wspólnego z bochnią. Zostańcie z nami. Do Bochni, miasta położonego w południowej Polsce, najlepiej dotrzeć jadąc autostradą A4, która ku uciesze kierowców łączy już Zgorzelec na zachodzie naszego kraju z przejściem granicznym w Korczowej na wschodzie. Zatem dojazd do Bochni jest bardzo łatwy, bo podróżując A4, czy to od Krakowa, czy też od Rzeszowa, wybieramy zjazd Bochnia-Nowe Brzesko i po kilku minutach docieramy do celu. Do Bochni można także szybko i sprawnie dojechać pociągiem. Po modernizacji linii kolejowej czas przejazdu pociągów na trasie Kraków-Bochnia zmniejszył się do niespełna 40 minut. Licząca 30 tysięcy mieszkańców Bochnia to najstarsze miasto w Małopolsce, które otrzymało prawa miejskie na 4 lata przed samym Krakowem. Stało się to za sprawą odkrycia soli kamiennej w 1248 roku. Ten fakt doprowadził do nadania Bochni praw miejskich przez króla Bolesława Wstydliwego w 1253 roku. Powstanie miasta z organizmu miejskiego związane jest szczególnie z tym, iż odkryto wcześniej w Bochni sól kamienną. Rozwija się górnictwo. Potrzebny był organizm, który będzie odpowiadał na zapotrzebowanie kopalni na siłę roboczą oraz na materiały, jakie kopalni są potrzebne. W pierwszej lokalizacji umiejscowiona jest rynek miasta, umiejscowiony jest tam na górze, na jednym z 7 wzgórz, bo trzeba powiedzieć, że Bochnia to jest miasto rozlokowane na 7 wzgórzach, tak jak znane miasto w Europie, czyli Rzym. Druga lokalizacja rynku nastąpiła za czasów Łokietka, ale największym dobrodziejem, jak sami określili rajcy miejscy w 1871 roku, był Kazimierz III Wielki. Z tyłu zamku na rynku stoi pomnik od 1871 roku właśnie w podzięce Kazimierzowi Wielkiemu za to, że obrócił swoje łaskawe gospodarskie oczy właśnie na Bochnię, tu lokował pieniądze, tutaj rozwijał ten nasz organizm miejski. Dodajmy, że pomnik króla Kazimierza Wielkiego dłuta krakowskiego rzeźbiarza Walerego Gadomskiego powstał m.in. z inicjatywy Jana Matejki, który wykonał pierwsze szkice tego posągu. Przed II wojną światową 1/3 mieszkańców Bochni stanowiła ludność żydowska, stąd też w 2015 roku została otwarta tutaj Żydowska Trasa Pamięci. Wiedzie ona wzdłuż granicy getta, które funkcjonowało w Bochni w latach 1942-1943. Z kolei dzięki oznaczeniom szlaku solnego można zwiedzać miejsca związane z rozwojem górnictwa solnego w Bochni, m.in. tereny, gdzie stały kiedyś szyby, historyczne budynki i piękną architekturę salinarną. W sąsiedztwie średniowiecznego rynku wznosi się majestatyczna bazylika świętego Mikołaja z cudownym obrazem Matki Boskiej Różańcowej. Bochnia stanowi idealne miejsce do zwiedzania zarówno przy słonecznej pogodzie, jak i podczas deszczowych i mroźnych dni, a to za sprawą podziemnych tras turystycznych. Kopalnia soli Bochnia, będąca obecnie jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych Małopolski, jest najdłużej działającym nieprzerwanie zakładem wydobywczym w Europie. W 2013 roku obiekt został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zatem zjeżdżamy pod ziemię, na głębokość około 200 metrów. W kopalni soli panuje stała temperatura około 16 stopni Celsjusza, co sprawia, że latem czujemy tu przyjemny chłód, a zimą nie marzniemy. Pierwsze wzmianki o wydobyciu soli kamiennej w Bochni pojawiły się w zapisach rocznika kapitulnego krakowskiego, gdzie jeden z zakonników zapisał pod datą 1251, że w Bochni odkryto salę durum, sól twardą, której nigdy wcześniej nie było. Wydobycie soli rozpoczyna nowy okres w dziejach naszego miasta i przez prawie 800 lat istnienia kopalni wzajemnie uwarunkowywały swoje istnienie i kopalnia, i miasto. Miasto się rozwija, dla kopalni pracuje ponad 4000 ludzi w czasach Jagiellonów. Różne były koleje rozwoju miasta, różne były koleje losu naszej kopalni. Pracuje, rozwija się, działa w różnym tempie aż do XX wieku, do 90 roku, kiedy podjęto decyzję o jej likwidacji.
Już od lat 80. minionego wieku prowadzone były prace mające na celu przygotowanie trasy turystycznej. Na efekt tych robót czekano do 2000 roku, kiedy to otwarto pierwszą profesjonalną trasę turystyczną. Obecnie w Bocheńskiej Kopalni mamy 3 trasy turystyczne. Jedna jest to trasa multimedialna, dzięki której porywamy turystów w podróż w czasie i przestrzeni w podziemiach naszej kopalni, pokazując, korzystając z najnowszych osiągnięć techniki multimedialnej, pokazując historię kopalni od czasów najdawniejszych po dziś dzień. Drugą z naszych tras turystycznych jest trasa przyrodnicza, gdzie pokazujemy, że ciekawostkę występującą jedynie w naszej kopalni, jaką jest fluorescencja soli. Trzecią trasą jest trasa najbardziej wymagająca, ponieważ wtedy na tę trasę mogą iść tylko osoby dorosłe albo młodzież w wieku powyżej 17 roku pod opieką osób dorosłych. Jest to trasa historyczna po najstarszych wyrobiskach naszej kopalni i wymagająca od turysty dobrej kondycji fizycznej. Pokazujemy tam wyrobiska z wieku XVIII-XVII, które są w tak zwanych starych górach, czyli w najstarszej części kopalni. Do najpiękniejszych miejsc w kopalni zaliczana jest kaplica, w której znajdują się m.in. relikwie świętej Kingi. Kaplica sięga swoją historią 1747 roku. Na początku była to malutka wnęka w ociosie i była to kaplica, którą wykorzystywali rybarze, bo była to kaplica pod wezwaniem świętych aniołów stróżów. Później kaplicę przemianowano na kaplicę pod wezwaniem błogosławionej Kingi, a od 1999 roku, kiedy święta Kinga została kanonizowana, wówczas kaplica ta nosi nazwę kaplicy świętej Kingi. Ciekawostką tej kaplicy jest to, że wszystko, co tutaj widzimy, zostało wykonane rękami górników. Kaplica świętej Kingi to jedyny podziemny kościół w świecie, przez środek którego przejeżdża pociąg. Trasa kolejki ma długość 1200 metrów, a pociąg zatrzymuje się na kilku stacjach. Wśród wielu kopalnianych atrakcji warto wymienić także podziemną przeprawę łodziami przez zalaną solanką komorę. Współczesna Bochnia to nie tylko żywa historia budowana na soli. Miejscem, które warto odwiedzić, jest Muzeum imienia Stanisława Fischera, mieszczące się w dawnym gmachu dominikańskim, jednym z najcenniejszych zabytków architektonicznych Bochni. Znajdują się tutaj cenne i różnorodne zbiory archeologiczne, artystyczne, etnograficzne, historyczne i przyrodnicze. Ekspozycja stała obejmuje m.in. zwyczaje i obrzędy regionu bocheńskiego, kolekcję dawnej rzeźby, malarstwa i drzeworytu ludowego, archeologię regionu oraz dzieje Bochni ze szczególnym uwzględnieniem kopalni soli, pamiątek cechowych i powstań narodowych. W Bochni działa także wyjątkowe w skali Polski Muzeum Motyli, posiadające największą w naszym kraju stałą ekspozycję, liczącą ponad 5000 eksponatów z całego świata. Wśród nich bieliki, pazie i rusałki, występujące na wszystkich kontynentach, a nawet motyl pingwiniasty z Madagaskaru. Najstarszy okaz pochodzi z 1829 roku. Turyści odwiedzający to górnicze miasto mają wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Wśród nich można wymienić rodzinny park Uzbornia. Opuszczając Bochnię, warto poświęcić trochę czasu na wizytę w pobliskich miejscowościach. W Nowym Wiśniczu, gdzie na rozległym wzgórzu usytuowany jest potężny zamek, oraz w Lipnicy Murowanej, gdzie znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Leonarda z końca XV wieku, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.